Cześć, dzisiaj zapraszam Was na kolejny haul z second handu. Niedawno pojawił się taki na moim kanale, jeśli go oglądałyście, to możemy założyć, że to będzie druga część, bo dosłownie po nagraniu tamtego haulu weszłam w posiadanie kolejnej partii rzeczy. Część z tych rzeczy dostałam od cioci, bo u mnie jest po prostu tak, że wiecie, moja mama i siostra i ja mamy podobne rozmiary. Ja wam mówiłam, że po prostu czyszczę swoją szafę za jakiś czas, czasem tymi rzeczami się wymieniamy, to są zresztą prawie nowe rzeczy. Ja też tak mam, że czasem coś założę, jednak mi się nie podoba, no i wiecie. W każdym razie część też jest z second handu, z kolejnych zakupów, wszystko mniej więcej tak po 10 zł. No więc już nie będę mówiła tych cen, bo po prostu second hand, do którego chodzę, wszystko wycenia tak na 8-10 zł, więc po prostu przyjmijmy, że to jeszcze były w takich cenach, więc część dostałam, część second handu, no ale wszystkie te ubrania są, słuchajcie, z drugiej ręki, więc jakby nie było, mogę je chyba podpiąć pod ten haul. Ja zresztą sama też mam zamiar zrobić takie czyszczenie szafy razem z Wami. To znaczy robię to i tak co jakiś czas, regularnie, ale ponieważ chciałyście jakiś film o mojej szafie, to pomyślałam, że fajnie, jeśli po prostu razem z Wami nagram, Wami pokażę, jak to robię. Może zrobię jakąś wyprzedaż, zobaczymy. W każdym razie przejdę już do rzeczy i tutaj mam wielką torbę z ubraniami. I tą torbę właśnie również dostałam, to jest torba Monari. Bardzo fajna, bardzo duża, pojemna. Ona jest z takiego, jak widzicie, zwykłego materiału, ale ona jest bardzo porządna. Fajną ma podszewkę w środku, ale to Wam pokażę może jeszcze raz na koniec, bo w tym momencie ona jest po prostu pełna ubrań. I właśnie też to, co dostałam, a nie kupiłam jeszcze, to jest koszula z Zary. Przepiękna koszula w takim bardzo ładnym, stalowo-niebieskim kolorze. I to jest taka koszula z kieszeniami, bardzo fajny materiał, bo to nie jest taki typowo koszulowy, tylko ale jakby z, nie wiem, z lnem. Ciężko mi powiedzieć, bo tutaj niestety jest wycięta metka. Bardzo fajna, taka opływowa. I to jest rozmiar M, więc pewnie lepiej by leżała, gdyby była mniejsza, ale myślę, że jest w porządku. Dobra, i będę te rzeczy wyciągała tak bardzo na spontanie z tej torby, więc mam nadzieję, że nie będą jakoś super pomięte, ale myślę, że takie spontaniczne filmy też są fajne. I kolejna rzecz to jest bluzka z jakiejś nieznanej mi firmy Outfitters Stories. I to jest biała bluzka, taka ala koszulowa. I nie wiem, czy to tutaj zobaczycie, ale ona jest przez cały bok tutaj zapinana, właśnie na boku. Jest biała z takiego, jak widzicie, mnącego się bardzo materiału. I tutaj na dole można sobie ją zawiązać. Ona jest właśnie taka bardzo urocza, cute, jak to się mówi na YouTubie, dziewczęca bardzo. Można ją chyba trochę rozpiąć, nie wiem, w sumie w ogóle jeszcze nie nosiłam, więc nie wiem, jak ją będę nosić. No i rękawki takie 3/4, dużo robi to wiązanie, to jest właśnie taki ciekawy styl, też mamy ten sznurek i coś takiego. Dalej mam przepiękną sukienkę, teoretycznie w ogóle nie w moim stylu, bo to jest sukienka krojona w linię A, czego ja nie jestem raczej zwolenniczką, ale ona fantastycznie wygląda. Jest to sukienka w takie wzory. Niestety jest oczywiście niezapięta, więc wygląda tutaj na strasznie wielką, ale szybko ją zapnę i zobaczcie. Beżowo-fioletowo-różowa, więc bardzo fajne kolory dla blondynki. I tutaj w talii jest troszkę zwężona. No i jest tutaj, wiecie, ona jest niby rozszerzona na dole, ale nie jest taka wielka jak niektóre te sukienki. I z tyłu ma zasuwak. Firma Mandy, również to jest rozmiar 38, więc też teoretycznie za duży, ale powiem Wam, że ona bardzo fajnie się układa i ma taką naprawdę fajną długość, bo jest przed kolano. Zwykle noszę krótsze sukienki, bo wiecie, w sklepach albo są bardzo krótkie, albo są takie, że u mnie to jest za kolano, bo ja mam około 1,62 m, więc jestem jednak dosyć niska i te za kolano wyglądają u mnie źle, skracają mi optycznie nogi, a taka długość przed kolano jeszcze wydłuża optycznie te nogi, wyszczupla, więc no bardzo fajnie to wygląda. Także ta sukienka naprawdę petarda, bardzo mi się podoba.
I druga sukienka również, to jest sukienka z Top Shopu. I o dziwo, to jest rozmiar 40, gdzie ja noszę S-kę i ta sukienka może nie jest super obcisła, ale ona jest po prostu na mnie dobra, więc ja nie wiem, co to za rozmiarówka. W każdym razie to jest bardzo klasyczna taka, zobaczcie, takie prążki sukienka i ona jest zwykłą taką ołówkową sukienką. Bardzo klasyczna, bo jak wiecie, ja mam tą sukienkę z Zary, taką bordową, którą Wam pokazywałam i fantastycznie mi się ją nosiło, taką wczesną wiosną i jeszcze zimą. No naprawdę super, super outfit, bo wkładacie to i to już bardzo fajnie podkreśla sylwetkę, bardzo fajnie w ogóle robi stylizację, więc jak zobaczyłam tą, ona naprawdę też fajnie leży. To jest taka nawet troszkę luźniejsza, no bo to jednak jest ta 40, ale myślę, że jest okej, więc wzięłam ją też, coś takiego. Dalej, tu mam zwykły t-shirt. Taki, słuchajcie, ciekawy, bo on ma taki kształt, o, jak widzicie, takiej płachty. On jest z Reserved. No i ja, wiecie, raczej nie noszę na co dzień takich zwykłych t-shirtów, ale zawsze mi się to do czegoś przyda, czy do jeansów, czy nawet po domu. Więc zwykły taki t-shirt. Dalej, tą sukienkę też dostałam. To jest River Island i nie wiem, czy będę w niej chodzić, bo ona jest... ta sukienka jest już spora, wiecie? Jest śliczna, jest granatowa. Tutaj u góry jest tak wykończona. Natomiast na dole, zobaczcie, ona jest szyta z takiego trójkąta tutaj. Ona naprawdę bardzo ładnie wygląda. Nie jest taka zła na mnie, ale widać, że ma w niektórych miejscach za dużo materiału. To jest sukienka też od mojej cioci. Ona jej nie chce i no stwierdziła, żebym wzięła, pomimo tego, że jest trochę przydłuża, bo może jednak, nie wiem, sobie ją przerobię czy coś, bo jak nie, to ona ją wyrzuci. No to wiecie, wzięłam, ale... nie wiem, czy będę ją nosić. Może pokażę się w niej na przebitce. Jeszcze się zastanowię, co z nią zrobić, bo no, ja czuję to, że jest właśnie troszkę przyduża, niestety. Ale zobaczymy. Dobra, następne rzeczy. Mam spodnie i to są bardzo fajne spodnie. Materiałowe, jakieś BAF. Nie znam tej firmy. W każdym razie to są takie spodnie u góry na gumkę. Idealnie czarne, zwykłe takie, wiecie, ala, nie wiem, aladynki to się mówi. To są zwykłe takie materiałowe spodnie. Ja mam takich spodni sporo na lato i bardzo je lubię. Natomiast te są zwykłe czarne po prostu. Zwykłe, bardzo proste. To się bardzo fajnie nosi, tak jak ja na praktyki teraz, czy do pracy. Zresztą wiecie, to nie są jeansy, ale to nie są też takie eleganckie garniturowe spodnie, które Was tam opinają i tak dalej. One mają tutaj gumkę i naprawdę bardzo fajnie wyglądają na ciele. Dalej mam jeansową sukienkę i ona mi się też spodobała. To też jest jakaś firma, coś mi się to kojarzy. Dajcie znać, czy wiecie, co to jest M, takie M. To chyba nie jest mojito. W każdym razie, sukienka wygląda tak, że tutaj znowu jest u góry taka zwężana, ale ona ma główki na rękawach. To jest takie właśnie urocze tutaj, taki uroczy dodatek z obu stron. No i ona jest raczej krótka, taka, to jest ala taki bardzo cieniutki jeans i tak wygląda w całości. Ja pomyślałam, że ona będzie bardzo fajna z paskiem jakimś, albo i bez paska, zobaczymy. Była bardzo tania, więc też dlatego ją wzięłam. Ona się na pewno przyda, bo takie rzeczy, wiecie, to jest bardzo prosty outfit na wakacje, bo zarzucacie coś takiego, jakieś fajne buty, ewentualnie pasek i tyle. Nie musicie się martwić, to jest przewiewne, to jest w fajnym wakacyjnym kolorze i takie rzeczy, wiecie, w wakacje szybko się przepacają, więc warto mieć tego trochę, jak gdzieś jedziecie. Tutaj też jest ta główka właśnie. No i tak, coś takiego. Dalej, koszula. Koszula, no taka bluzka. To jest znowu Reserved. Nie wiem, co to za rozmiar. O, 36 mi się udało trafić. I to jest granatowa koszula. Bardzo lubię takie, bo ona, widzicie, niby jest prosta, ale tutaj ona ma tutaj ściągacz i można sobie fajnie zrobić talię. Ona ma taki fajny lejsty materiał i do tego na końcu jest zakończona modną bufką właśnie w tym sezonie, a raczej już chyba w zeszłym, ale... spodobała mi się. Lubię taki granat. Teraz
może za wiele nie zobaczycie, bo ja przeważnie nie noszę tych okularów, jeśli jesteście ze mną na dłużej, to pewnie o tym wiecie, ale dzisiaj po prostu postanowiłam dać odpocząć oczom, bo ostatni czas był dla mnie bardzo intensywny, dużo siedziałam przed komputerem i miałam strasznie suche oczy, więc po prostu dzisiaj nie zakładam soczewek, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. W każdym razie taka bluzeczka kolejna i dalej, aha, mam jeszcze taki lekki sweterek. To jest coś ale taki krótki kardigan z wyciętą w ogóle metką, jak to na ciuchu bywa, często te metki są wycięte. Bardzo lekki, jak widzicie, możecie mnie zobaczyć przez ten sweter. I on tutaj z przodu jest jakby dłuższy, w taki trójkąt. Zresztą ja go od razu założę i wam pokażę, bo pewnie większość rzeczy zobaczycie na przybitkach. Ale to jest taka akurat lekka rzecz. O, zobaczcie. Tutaj z przodu jest dłuższy. I tutaj właśnie się układa tak fajnie dosyć. No i z tyłu jest krótki. Pomyślałam, że to będzie bardzo fajna rzecz, żeby zabrać ją właśnie ze sobą na wakacje, bo to będzie leciutkie, bardzo mało miejsca zajmie w walizce. A jeśli jest naprawdę gorąco, to nie trzeba nie wiadomo jakiej kurtki na wieczór, tylko wystarczy coś takiego do zarzucenia. I tylko dlatego też to wzięłam, ale myślę, że to się fajnie sprawdzi. No i też to możecie do absolutnie wszystkiego założyć, bo jest czarne, więc coś takiego. Kolejna rzecz. Dobra, i dalej, aha, jeszcze tutaj mam taki top. To jest top ze Stradivariusa. Niestety to jest też rozmiar M, on jest taki luźny, ale myślę, że fajnie wygląda. I to jest coś takiego. To jest szyte jakby z szydełka, czyli też coś to, co teraz jest w sieciówkach popularne. Tylko wiecie, mnie strasznie denerwuje ten dekolt w tym kształcie, a mam go, jak widzę teraz, strasznie dużo. Bo często jest tak, że widać mi tutaj stanik i mnie to strasznie drażni. Ale zobaczymy. Myślę, że nawet do stroju kąpielowego to będzie fajnie wyglądać. I ostatnia rzecz to jest torebka. I to jest taka szaro-stalowo-błękitna torebka. Bardzo fajny, bardzo ciekawy kolor. To jest torebka z New Looka. I ona niestety nie miała paska. Wiecie, jak to jest na second handzie przeważnie. Znaczy, zdarza się tak, że po prostu te rzeczy są niestety wybrakowane. Ale myślę, że jakiś pasek ja tu skombinuję i to nie będzie problem. Zasuwaki super działają. Bardzo ładna jest. Tutaj naprawdę nie widać, żeby ktokolwiek ją nosił. I jest fajnej wielkości, wiecie, bo nie jest to taka malutka torebka, nie jest też wielka, tylko coś po środku. Myśli się tu woda, to nie jest taka, wiecie, mini, mini torebeczka. Ale nie jest wielka, nie trzeba jej nie wiadomo jak... No nie jest nie wiadomo jak duża. O, to tyle chciałam powiedzieć. Coś takiego. Dajcie znać, czy wam się podoba, bo niby jest ładna, no nie wiem, coś w sobie ma. Na pewno parę razy ją założę, ona też naprawdę kosztowała grosze. Jak mówiłam, większość była między 8-10 zł, ale było też kilka tych rzeczy takich naprawdę tańszych. No i na końcu jeszcze wam pokażę tą torbę z Monari, którą dostałam, a której nie kupiłam, tak jak wam mówię, ale no jest to nabytek z drugiej ręki, jakby nie było i to jest naprawdę bardzo ładna torba, ona mi się już wcześniej podobała. Ona ma tutaj taką w środku fajną poszewkę, jest bardzo porządna, bo ja pamiętam, że ciocia ją nosiła ho 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 dawno temu i o właśnie ona się tak układa w taki ala trójkąt, bo tutaj to się chowa, ale możecie, o Jezu. Ale możecie sobie tutaj ten materiał wyjąć i ona będzie taka naprawdę duża, więc fajnie. No i dobra, to wszystkie rzeczy, które chciałam wam pokazać w tym holu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać, co wam się podobało najbardziej. Czy też chodzicie czasem na second handy? Ja, jak widzicie, ostatnio trochę sobie pofolgowałam i teraz będę musiała przeczyścić szafę, bo też jak wiecie, jak oglądacie mnie, to wiecie, że też zrobiłam na wyprzedażach duże zakupy i to jest już chyba drugi haul ostatnio z second handu. Więc na pewno taki filmik z czyszczeniem szafy się pojawi. Zresztą dajcie znać, czy chcecie, czy coś takiego was interesuje, ale myślę, że to może być fajne, ciekawe. Ja oglądałam u zagranicznych youtuberek takie filmy i mi się bardzo podobały. Więc przyjrzymy sobie wtedy moją szafę. No zresztą zobaczę jeszcze, w jakiej formie to będę chciała zrobić. Dajcie znać, czy coś takiego was interesuje. I kochani, oczywiście pamiętajcie o lajkach, jeśli wam się film podobał, o subskrypcjach. Do zobaczenia w kolejnym filmie.